Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Dziubek Dziuban i witam Was dzisiaj w Dziubek Bike Show, gdzie moim gościem jest Marcin Kozioł, czyli projekt 80 rowerów, Stowarzyszenie Traveling Inspiration oraz ostatnio Fundacja Polska na Rowerze lub też Poland on Bike. I dzisiaj porozmawiamy sobie jak zwykle o rowerach i o tematach około rowerowych, których mam nadzieję będzie wiele i spróbujemy wypytać Marcina jak najwięcej się da z jego historii właśnie związanej z rowerami. Nie wiem ile mamy czasu, ale damy radę, najwyżej będziemy ciąć. Witam wszystkich serdecznie również. Witamy Cię w tym zacnym programie, który już niedługo będzie miał milionowe ilość widzów i subskrybentów. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście standardowy punkt programu, uruchamiamy stoper, ja zadaję Ci pytania, a Ty starasz się jak najwięcej tych pytań w minucie odpowiedzieć. Okay. Więc na samym końcu pojawi się taka tabelka, w której będą wszyscy uczestnicy tej pierwszej edycji podcastów i zobaczymy, kto sobie najlepiej z tym zadaniem poradził. Okej, okay, czyli tak, albo celuję w pierwsze, albo w ostatnie miejsce. Okej, okay, no to zawsze warto mieć jakieś założenie. Dokładnie. Dobra, w takim razie możemy 3, 2, 1, go. Najlepsza rowerowa marka to? Trek. Mieć czy być? Być. Najlepsza rowerowa destynacja, miejsce gdzie? Madera. Ile bierzesz na klatę? Nie próbuję. Miejscówka, do której już nigdy nie pojedziesz? Nie ma takiej. Nie ma takiej, okej. Okay. 29 cali czy 27,5? 29. Dokąd nocą tuptajesz? Do toalety. Czy Polska to dobry kraj do uprawiania enduro MTB, kolarstwa? Mega dobra, pewnie, że tak. Super. Największe rowerowe marzenie twoje to? Moje marzenie dużo się zrealizowało i ciężko mi teraz coś wymyślić nowego, ale takie na najbliższy czas to chciałbym przejechać single track i Glacenzi z południa na północ. W weekend mam taki plan. Super. Koniec! A teraz już możemy przejść do naszej rozmowy, która mam nadzieję będzie bardzo owocna. I chciałbym zacząć oczywiście standardowo od historii, bo od tego najczęściej trzeba zaczynać. Bo wiesz, ja Cię znam, znaczy poznaliśmy się właściwie przez szkolenie instruktora turystyki rowerowej, tak, które oczywiście cały czas prowadzicie i chyba jeżeli ja dobrze przeglądam internety, to chyba nie ma większej takiej organizacji, która by na taką skalę to robiła tak dużo. Nie ma. To na pewno nie ma. No, zdecydowanie. Jeśli chodzi o turystykę rowerową, tak, to myślę, że jesteśmy liderami w kwestii kształcenia. I powiem szczerze, że to pokazuje też liczba osób, która potem też działa w turystyce rowerowej, organizuje różnego rodzaju wyjazdy. Mhm. I to fajnie, cieszy ogólnie, że uczymy ludzi i dzielimy się, czy tam dzielę się wiedzą, którą zdobyłem przez te ostatnie kilkanaście lat. No właśnie, od kiedy jesteś w rowerach? W sensie, jak to u Ciebie się zaczęło? No tak naprawdę od 6 czy tam 7 roku życia, jak brat mnie nauczył jeździć na pelikanie, zielonym, seledynowym pelikanie na boisku w Szanowie, skąd pochodzę. Mhm. Potem zabierał mnie na wycieczki, do Linki Podkrakowskiej przede wszystkim. I też lokalnie jeździłem po okolicach Szanowa i to zazwyczaj były Zamek Tenczyn w Rudnie, tak, Puszcza Dulowska na trasie, Zalew Chechło, który jest tam na granicy Chrzanowa-Trzebini, potem Zamek Lipowiec w Wygielzowie, tamte rejony i wspomniane wcześniej Dolinki Podkrakowskiej. I to były moje pierwsze przygody z turystyką rowerową. Miałem mega zajawę na to, bo pamiętam, że jak miałem 11 lat i mieliśmy jechać do którejś z dolinek, pewnie do Będkowskiej albo do Polechowickiej, no nieważne do której, ogólnie tamten rejon, to zawsze robiliśmy tak, że wsiadaliśmy pod blokiem na rowery, jechaliśmy rowerami do Rudawy pociągiem, nie przepraszam, rowerami do Trzebini, z Trzebini do Rudawy pociągiem, robiliśmy pętlę i wracaliśmy pociągiem do Trzebini i z powrotem do Szanowa, do domu.
jak jechaliśmy tymi rowerami do Trzylinii, okazało się, że mam luz na kierownicy i nie wiedzieliśmy, o co chodzi z tym. No i mój brat mówi, to wiesz co, Marcin, to ty wróć do domu, bo szkoda, żeby się coś stało, a my pojedziemy. Super, ale na tak, dokładnie. I ogólnie było tak, że do całą drogę ryczałem jak bubr, jako 11-latek do domu, że ja nie mogę jechać na wycieczkę rowerową. I potem załamka w domu, ale co się okazało? Kierownica była złamana w elemencie, gdzie wchodzi w główkę ramy, głowę ramy, nie? No i tam na szczęście nie pojechałem. To bo myślę, że mógłbym sobie zrobić krzywdę. I jak tylko poluzował gość w serwisie śrubę na ramię przy kierownicy, no to wyciągnął ten kilka elementów, nie? Więc ona była połamana. To dobrze. No, także ogólnie dobrze wyszło, ale tak to mniej więcej wyglądało, że miałem taką zajawkę, że pół dnia płakałem, że nie poszedłem na rower, jak miałem 11 lat. Teraz już nie płaczę, ale jest mi smutno, jak nie idę na rower. Mam to uczucie, szczególnie teraz jest mi bliskie. No tak. Ale wiesz co? Bo... I to powiem ci, że były takie naprawdę początki, początki. Potem w pierwszej klasie liceum pojechaliśmy na taką wycieczkę z kolegami z podstawówki. To było wakacje, no to mieliśmy po 16 lat. Pojechaliśmy pociągiem do Wisły, czy tam do Ustronia. Wynajęliśmy sobie kwaterkę, czterech chłopaków. Jeździliśmy rowerami po okolicy. Tam z Łukaszem, z kumplem, z którym chodziłem do klasy w podstawówce, w szkole średniej. Wyjechaliśmy na Skrzyczne. Potem zjechaliśmy z tego Skrzycznego na tych swoich jakichś tam rowerach górskich. Zrobiliśmy przełęcz salmopolską. Jako 16-latkowie w ogóle, nie? No to wynajęliśmy sobie kwaterkę, nikt tam nie chciał od nas dowodu ani nic. To też no, inne czasy. Kiedyś były, inaczej, nie? No i to była mega zajawa. Z moim przyjacielem, z Michałem, pojechaliśmy albo rok wcześniej, albo rok później, nie pamiętam dokładnie, z plecakami do jego babci do Koninek, koło Mszany Dolnej z Chrzanowa, przez Wadowice, jakieś tam inne jeszcze miejscowości. Pamiętam, że jak zjeżdżałem z górki, chciałem jeździć jak najszybciej z tej górki, nie zauważyłem, że jest ostry zakręt. Zacząłem hamować, zblokowałem koło, poszła centra i już resztę trasy musiałem pokonywać tylko z hamulcem przednim na rowerze z plecakiem. Gdzieś na wysokości Andrychowa gość, kierowca autobusu by nas zgarnął autobusem, bo postanowił na naszej wysokości skręcić w prawo. Więc takie miałem przygody jako 15-16-latek na rowerze, a przez cały liceum wspólnie ze znajomymi systematycznie jeździliśmy na rowery. Robiliśmy po 100, 110, 120 km w 10-12 osób i tak naprawdę nie potrzebowaliśmy do tego ani dorosłego, ani nauczyciela, tylko się ładowało. Tak, bo mam wrażenie, że jakby kilkanaście lat wstecz, no, ta opieka nad dziećmi nie była tak mocno jakby zakorzeniona jak teraz, że tak się chucha jakby na nie, tylko po prostu jak ci mama żegnała rano, to cię witała wieczorem i nie było z tym żadnego problemu, nie? Dokładnie. No zazwyczaj było to nawoływanie z okna, nie? Tak. Albo mamo, rzuć na bułkę, albo coś takiego, nie? Albo coś dobrego. Dokładnie, więc to no, takie były naprawdę super czasy. Potem studia, no to studiowałem turystykę i rekreację na WF-ie w Krakowie. I tam z rowerem miałem chwilę przerwy, bo wiadomo, studia i inna rekreacja wchodziła w grę, ale jeździliśmy ze znajomymi bez rowerów po Europie w różne dziwne miejsca. Miałem okazję tam przejść szlak do Santiago de Compostela, 850 km ze stopem, no tak ogólnie turystycznie cały czas. I aż w końcu, jak przeprowadziłem się do Zakopca, mieszkałem tam 5 lat, to z kumplem postanowiliśmy z Marcinem z Zakopanego pojechać do Rzymu na rowerze. I wtedy zmieniłem rower, kupiłem rower, tydzień później spakowaliśmy się w sakwy i pojechaliśmy na rowerach do Rzymu. Czym wtedy podróżowa? Autor, to był Autor Kontekst. Okay. Spoko, taki fajny, lekki rower ogólnie, srebrny. Pamiętam. Ale to było jakieś takie MTB, coś takiego? Takie MTB. 26 cali, 2.0 szerokości, nie, opanka, z jakimś tam biewnikiem. Nie, jakieś profesjonalne takie tematy. Nie. Potem jeszcze na tym rowerze pojechałem na pierwszą wyprawę, można powiedzieć, komercyjną, od której de facto się potem wszystko zaczęło na Transalpa.
I tam przyjechaliśmy też z Marcinosem właśnie z Zakopca, z kumplem moim serdecznym, którego pozdrawiam. Pozdrawiam Marcina. I pojechaliśmy z firmą dość sporą, z pracownikami na Transalpa. Skończyliśmy nad jeziorem Como, na tych właśnie rowerach, na których pojechaliśmy na wyprawę do Rzymu. Patrząc z perspektywy czasu i z tego doświadczenia, które mam teraz, to nie wiem, czym się na to zdecydował, bo tak. Ekipa miała mega turbo wypasione rowery endurowe, a my tam walczyliśmy na amortyzatorze ze skokiem 100 mm, jakimś tam no tak. Santurem czy coś, nie? Tak, tak. Znaczy, tak. Daliśmy radę, nie? Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale potem faktycznie od tego się zaczęło, że zacząłem myśleć o organizowaniu wyjazdów rowerowych. A możesz powiedzieć, jak to się stało, że tak naprawdę miałeś okazję komercyjnie pojechać na Transalpa? Czy to była jakaś zorganizowana, w sensie, bo to było zorganizowane, tylko pytanie, kto się zajmował tą organizacją w tym czasie? Czy to już nie istnieje? Znaczy, to było ogólnie tak, że kolega Marcina przeczytał takie ogłoszenie, wtedy to nie był OLX, tylko to było jakaś tablica chyba, takiego. No, tak, tablica tak. Była kiedyś, no. No i tam było takie zapytanie, że firma organizuje dla swoich pracowników wyjazd przez Alpy i poszukują przewodników, którzy będą wsparciem, pojadą wcześniej na rekonesans tej trasy i takie rzeczy. My byliśmy świeżo wtedy po powrocie z Rzymu, więc jeszcze, wiesz, naładowani, wydaliśmy radę, że w ogóle było super. Studiowaliśmy tą turystykę, więc jakąś tam organizację mieliśmy, zajmowaliśmy się tą organizacją wyjazdów różnego rodzaju, bo ja już gdzieś tam pokątnie organizowałem wyjazdy szkolne, tak. Czy tam pilotowałem te wyjazdy. Mhm. Marcin robił wtedy kurs na przewodnika tatrzańskiego, był okay. Instruktorem narciarstwa, ratownikiem wodnym, więc jakieś tam mieliśmy to doświadczenie. No i wysłaliśmy CV-kę po prostu do tej firmy, wyjazd nas dwóch Marcinów i im to zorganizujemy. No dobra, ale powiedz mi, jak to się... Bo wy mieliście rekonesans zrobić tej trasy i to pewnie była trasa, która wiodła przez jakieś górskie ścieżki, tak, no. A wy do Rzymu jechaliście raczej asfaltem, tak, i nie no. Przejeżdżaliście przez te ścieżki, czyli nie, to było... To było po prostu... Oczywiście wiemy, co robimy. Tak. No to ogólnie tak było, że... No, że wiemy, co, z czym to się je, bo też no, systematycznie jeździliśmy po górach tam gdzieś po Zakopcu. Ja no, też lubiłem po lasach jeździć, po Beskidach wcześniej, więc coś tam tego tematu nie znaliśmy i po prostu pojechaliśmy na spotkanie do tej firmy. Okay. I tam dostaliśmy wcześniej też zaplanowaną trasę GPX-a, tam pogadaliśmy i no, wtedy to był jakiś tam 2008 albo 2009 rok. No to była taka, takie dla nas wydarzenie, że firma nam mówi, że dobra, okej, okay, to wyjedziecie, zrobicie nam rekonesans, dostaniecie sprzęt, samochód, czy tam paliwo, bo Marcin miał wtedy busa 9-osobowego. No i spakowaliśmy się, wzięliśmy jeszcze kumpla kierowcę, on przewoził nam rzeczy, a my tam walczyliśmy w Alpach w maju. Między śniegiem i różnymi innymi ogólnie sytuacjami. Ale już od razu jechaliście z tą ekipą, nie, czy najpierw nie, pojechaliście najpierw na rekonesans? Pojechaliśmy na rekonesans, żeby ocenić, czy ta trasa jest fajna. I jak wróciliśmy to w wakacje, to było w lipcu, pojechaliśmy już z ekipą. Okej. No to w ogóle super, że się tak udało, bo no, żeby ktoś w ogóle zaufał, tak, nie? Bo to jest tak. też jest ciężko, żeby ktoś... Najwyraźniej macie dar przekonywania, pewność siebie i tak dalej. I farta, no. I farta. Ale to jest super. I to już się utrzymuje do dziś, także... Super, ale wiesz co, ja chcę, żeby z twoich jakby ust wybrzmiała jedna historia, którą ja pamiętam, jak się poznaliśmy, bo ty ją chyba często powtarzasz na kursie turystyki rowerowej, który organizujesz z 180. I to jest ta historia, chodzi mi o tą historię z byciem baristą. No. I potem, że jakby zrozumiałeś, że ta zajawa w życiu, że ona musi iść razem z biznesem. W sensie to, co wiesz, o co chodzi. Tak, tak. No jakby, że ja bardzo często słyszałem, że najlepiej jest w życiu robić to, co się lubi. Nie? No i tak szukałem sobie tej swojej drogi. I poza tym, że lubiłem podróżować, dalej lubię,
jeździć na rowerze, to zawsze mi się marzyło pracować jako barista. No i tak szukałem tej pracy. Najpierw pracowałem w Krakowie, potem pracowałem w Zakopanem, a potem chciałem też mieć swój biznes ogólnie. No i jak chciałem mieć ten biznes, to jeszcze też pracowałem ogólnie za barem i otworzyłem z koleżanką, z Jolką, takie biuro podróży małe i tam zaczęliśmy organizować na początku wycieczki szkolne i chciałem sprzedawać ogólnie w czasy. Egipt, Tunezja i tym podobne, nie? No i nie umiałem tego robić, bo ja nie potrafię do dziś zrozumieć, po co można jechać do Egiptu albo do Tunezji czy do Turcji, żeby leżeć przy hotelowym tym basenie 7 dni bez aktywności. No to mi jakby nie szło, ale wtedy pojawiały się już pierwsze pomysły o tematyce rowerowej tak naprawdę. I wtedy powstała pierwsza inicjatywa, to były rowerowe środy w Zakopanem. Plus do tego ja ogólnie lubię robić rzeczy z jakimś tam większym sensem. I przy okazji tych rowerowej, czy tam tej rowerowej środy było zbieranie środków na rehabilitację chorej dziewczynki. No i pojawiały się osoby, pojawiali się turyści zagraniczni, mieszkańcy w ogóle Zakopanego, gminy Zakopanego i zabierałem ich na taką krótką przejażdżkę 25-kilometrową z wyciągiem na harendę, z przejazdem przez Gubałówkę, ze zjazdem do Kościeliska i powrotem do Zakopanego. Każdy był w stanie sobie poradzić, a takie smaczki lokalne były przedstawione, tak, nie? Więc widoczki. To było tak, dokładnie. I też dużo się uczyłem, jak prowadzić w ogóle grupę, jak jest 10, 12, 15 osób. Wtedy jeszcze były też te akcje z gruponami, gruperami i w ogóle, nie? Tak, tak, i tak. Wtedy pierwszy raz organizowałem wyjazd dookoła Tatr z trzema chłopakami ze Śląska, którzy się zapisali przez Groupona. Pamiętam jak dziś, że wtedy nie miałem w ogóle kondycji, a oni byli wytrenowani. Jechałem, wiesz, z wywalonym jęzorem, nie? Żeby nadążyć. Profesjonalny przewodnik. Tak, i to były dla mnie takie sygnały, o nie, Koziu, jak chcesz to robić, to musisz się przygotować. No i to były też takie znaki, że tutaj organizacyjnie też sprzęt adekwatny do trasy, do wszystkiego, kondycja do trasy, do wycieczki, nie? I to wszystko z czasem, takie doświadczenie ogólnie się zbiera i to tylko chodzi o to, żeby to udoskonalać, nie? Z każdym czasem. Potem to było też na zasadzie takiej, że słyszałem, że na Korsyce jest fajnie, nie? Chciałem pojechać na Korsykę, to był gdzieś tam koniec studiów, no to jak za studenta kasy się nie miało, nie? No to można było to zorganizować, ludzie płacili, człowiek jechał, nawet jak nie zarobił, to był i zobaczył, nie? Tak. No i tak naprawdę pierwsze wyjazdy były w ten sposób robione, nie? Chciałem gdzieś pojechać, nie chciałem wydawać na to pieniędzy. Wiedziałem, że inni za to zapłacą. Nie opłacali cię wyjazd. Dokładnie, no i ja jechałem, a mega lubię pracować ogólnie z ludźmi i poznawać nowe miejsca. No to dla mnie to nie był problem, że gdzieś jadę pierwszy raz, bo się do tego przygotowałem, plus jakaś tam umiejętność improwizacji. I wiele rzeczy można załatwić też uśmiechem, na zasadzie rozładowania napięcia, atmosfery. Nawet jak coś nie idzie, wiesz, tak jak się należy, to odpowiednim nastawieniem można dużo ugrać, nie? To prawda. Tak pojechaliśmy jeszcze pojechaliśmy w Dolomity. Pierwszy raz jeździłem tam na narty, mega chciałem tam pojechać na rower. No a wiadomo, jak gdzieś się pracuje, czy coś działa, no to z tym czasem jest krucho. No to dobrze jest łączyć wtedy pracę z czymś takim pożytecznym. No i tak pojechaliśmy z ekipą na dwa busy w Dolomitu pierwszy raz. No mega było, po prostu mega, nie? Ale jeszcze to było jeszcze tak, że jak te rowerowe środy zaczęły tam funkcjonować w Zakopcu, to odezwał się do mnie jakiś tam redaktor z Rowerturu, jak oni jeszcze wydawali gazetę. Tak. No sam. I chcieli opisać, poświęcić tam taki większy artykuł inicjatywom rowerowym prospołecznym, ogólnie, które łączą jakąś działalność charytatywną, takie tematy. No i byli zainteresowani, żeby tam krótko opisać te rowerowe środy. No i pamiętam, że w Chrzanowie stałem wtedy z moim bratem i z kumplem, Michałem, pod sklepem, kupiłem sobie ten rower tour i tam zacząłem oglądać, jakie inicjatywy goście robią rowerowe, nie? I ja mówię do nich wtedy tak, mówię, słuchajcie, no kurde, ale byłoby mega
stworzyć taką inicjatywę, która by była znana na całej Polsce, nie? Okay. I ja mówię, że to musi się dać jakoś zrobić. I od tego momentu zacząłem sobie myśleć, co by można było robić. I wymyśliłem akcję, gdzie zebrałaby się grupa osób z całej Polski i w jedne wakacje rozjechaliby się do każdej stolicy w Europie. I wrzuciłem taką propozycję na Facebooku. Na początku to się miało nazywać, no, to było 80 rowerów, 40 stolic, dwa koła, coś takiego ogólnie, nie? Okay. No i potem był motyw taki, tak mi się wydaje, ale może się myli, może się mylę, że nie było tego 80 rowerów. Może było same 40 stolic, dwa koła i jeden cel, coś takiego. Potem pomnożyłeś. Nie, i potem było tak, że jak był fanpage zrobiony, to napisałem pytanie, jakby to można było nazwać. Mhm. I jeden z fanów napisał po prostu, że projekt 80 rowerów dookoła Europy. Okay. I stąd się wzięła w ogóle nazwa. Ktoś tam zrobił logo. Na początku to było logo takie, że Zielona Europa i tam, gdzie jest Hiszpania, Portugalia, to jest środek koła i wokół tego było koło rowerowe, nie? Tak, tak, tak. Pamiętam tak. Nawet. No i to ono długo było, tam większość czasu w sumie, bo to jest od jakichś 3 lat. Mhm. No, ale potem pojawiały się już wyjazdy takie dalsze i tam było, zostało to skrócone do samego projektu 80 rowerów, nie? Bo na przykład jechaliśmy w Himalaja, ludzie się pytali, o, jak to tam projekt 80 rowerów do Europy, a jeździcie w Himalaje, nie? Tak, tak. No, poza tym też tak krócej. I finalnie udało się dotrzeć do 20 stolic, zebrać na pierwszej edycji 40 osób. Oni się rozjechali, zrobiliśmy tam symboliczny taki... takie spotkanie w Zakopcu. W ogóle było mega fajne to, że ludzie się angażowali, tacy, których zupełnie nie znałem, nie? Z Facebooka, tu, tam. Mhm. Potem na jakieś Travenalia nas zaprosili, festiwal. Potem pojawiła się akcja tandemowa i projekt tam 80 rowerów dookoła Polski, czyli objeżdżanie Polski w koło. Mhm. Pojawiły się osoby niewidome, głucho niewidome, niedowidzące na tandemach. W ogóle przez to też poznałem Natalię, moją żonę. O, pozdrawiamy Natalię. Pozdrawiamy. No, oczywiście wszystko to przez takiego Krzysztofa, który zorganizował szkolenie, na którym wylądowaliśmy razem jako uczestnicy tego szkolenia. Ale tam się tak naprawdę wszystko reaktywowało, bo to był rok 2012. Ja już miałem trochę tego dość ogólnie, nie? Już tak mówię, a tutaj jakieś zaangażowania, nie ma tu coś, tak. No, czasami się pojawia takie osłabienie chęci, no nie? No jasne. No i pojawiła się ta ekipa, pojawił się nowy pomysł, nowe zaangażowanie. Potem przez tą ekipę poznałem też Renatę, która długo pracowała i organizowała tych wyjazdy. Pozdrawiamy też Renatę. Dokładnie. Dużo dzisiaj będzie pozdrowień. No i potem to wszystko się tak rozwijało. Ale z lata. Może zadam ci coś, bo co mam tutaj wypisane, a co jednak myślę, że jest istotne dla takiej osoby, która sobie myśli, no fajnie, ja mam pasję, ja bym chciał coś robić w związku z pasją, a potem przychodzi ta rzeczywistość, strzela cię w pysk i mówi, ej, ogarnij się, to nie jest wszystko takie dzieci kwiaty, płatki róż i tak dalej. Więc chciałem cię, żebyś tak po prostu wyłożył kawa na ławę. Szczerze, bo to wchodzi też w tym programie. Jak to się spina biznesowo? W sensie, czy ty jakby... Bo ty miałeś pewnie jakieś wyobrażenie tego, nie? Jak to się będzie robić i jak... Bardzo twoje wyobrażenie różniło się od rzeczywistości. Znaczy rozumiesz, wiele... o co chodzi? Tylko, że tak, na początku to przede wszystkim jakby ten aspekt biznesowy był na drugim planie, nie? Okay. Na zasadzie takiej, no, bo to też zależy od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie? Jak jesteśmy sobie sami, mieszkamy u rodziców albo wynajmujemy pokoik za 3, 4 czy 5 stówek, no to jest... Inne są potrzeby, nie? Inne są cele. No tak. I jakby ja z takiej pozycji zaczynałem, więc, więc tutaj przede wszystkim liczyła się fajna zabawa, poznani ludzie. No i takie, żeby to wystarczyło ogólnie na funkcjonowanie, na życie. Jasne. Plus do tego w ramach Stowarzyszenia Traveling Inspiration realizowaliśmy jakieś tam projekty, nie tylko rowerowe, nie? Tak.
Było jakieś finansowanie, był jakiś zarobek też z innego źródła, ale przede wszystkim to jest to, że mnóstwo się pojawia sytuacji nieprzewidzianych. I tutaj kwestie finansowe w to wchodzą, bo czasami trzeba ponieść tego koszty, nie? Które nie były zaplanowane. Możesz podać jakieś przykłady tych wydarzeń? No, takich? Na przykład psuje się samochód na trasie i musisz zorganizować zastępczy, dowieźć ludzi na nocleg i ty za to płacisz, nie? No tak. No, a tu wyliczone wszystko tak naprawdę? Bo jest na przykład wyliczone na małego busa 9-osobowego, czyli uczestników może być maksymalnie 7, a jak cokolwiek się sypie, no to to już dokładasz, nie? Tak. Właśnie... Nawet kwestia taka, masz zapisanych 7 osób, wypada ci jedna osoba, nie robi dopłaty na przykład, nie? Znacznej, bo tam 70%. Mhm. 6 osób jest potwierdzonych, mają zaplanowany urlop, wszystko, przewodnicy potwierdzeni, samochód zarezerwowany, jedziesz i wychodzisz na zero przy dobrych wiatrach, nie? Czyli widzisz, jest bardzo duże, tak jakby, bo wiesz, ludzie patrzą na to na zasadzie, no po prostu wsiadają do busa, jadą i tyle. Ty musisz jakby popatrzeć na to z wielu stron i na pewno jakby z racji tego, że my tam gdzieś pracujemy w tym i jakby ja teraz już to rozumiem, bo ty mi też trochę to potłumaczyłeś, ale właśnie chodzi o to, czy ty masz coś takiego, że albo miałeś, że na przykład w pewnym momencie był jakiś taki mega stres związany właśnie z tym, że na przykład taki okres, w którym fuck up za fuck upem, albo wiesz, kurde, no, wiesz co no tak, no to pewnie, zdarza się tak, że tutaj się coś wysypie, tam się wysypie, tutaj zajeżdżasz, nie ma noclegu na przykład, bo zapomnieli o tobie i musisz coś szukać, no to zazwyczaj szukasz czegoś, co się nie spina budżetowo. Poza tym teraz jest jeszcze troszkę inaczej, bo mimo wszystko ta jakaś taka świadomość jest większa już wśród rowerzystów. Więcej pojawia się osób, które korzystają z usług zorganizowanych wyjazdów, ale już, ale na przykład 3-4 lata temu, czy 5 lat temu, to bardzo często były, wiesz, telefony czy maile typu: a za co wy tyle chcecie pieniędzy w ogóle? A i gość nie pomyśli, że trzeba przecież samochód jakoś, nawet jeśli nie wynająć, to te koszty trzeba zamortyzować jakoś, zalać do baku. Przecież jedzie przewodnik, jedzie kierowca, noclegi trzeba opłacić, wyżywienie, jakieś wynagrodzenie przecież, nie? Jasne. No kurde, no i to było takie boksowanie się nieraz. Jak człowieku nie chcesz, to nie jedź, tylko nie trój gitary, nie? Tak. No bo dla mnie to jest, wiesz, to są to takie osoby, komentowanie z pozycji kanapy, nie? A, bo co oni tam w ogóle sobie wymyślają, że za wyjazd do Toskanii chcą 2200 na przykład, nie? To jest mega niska cena tak naprawdę, nie? No właśnie. No. I to takie były akcje, albo ktoś sobie postanawia odwołać wyjazd 4 dni przed, bo będzie padał deszcz, nie? No właśnie. Najczęściej to jest przy Tatrach, jak się jedzie w koło. Dlatego mamy napisane, że my nie odwołujemy wyjazdów z powodu do pogody, bo nawet tak jak dzisiaj, nie? Wszystko zapowiadało, że będzie lało. Lało, ale się rozpogodziło i sobie siedzimy elegancko pod chmurką i jest po temacie. I to samo jest, wiesz, no jedziesz w Tatry, to pogoda w górach się może zmienić w pół godziny, nie? Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o Tatry, to jestem chyba jednym z takich osób, które doświadczyły zmian nie tylko pogodowych na niekorzyść całego wyjazdu, ale też zmian terenowych, kiedy pamiętasz, gdzie miałem powalone drzewa na trasie i ludzie chcieli mnie, że tak powiem, zaszlachtować w pewnym momencie. Dokładnie. I to nie masz wpływu, nie? Bo nie jesteś w stanie spiąć tego finansowo, żeby tydzień przed pojechać, przeczyścić ekipą trasę, pozamiatać las najlepiej. Wiesz, no i pewne rzeczy w budżecie nie przeskoczysz, nie? I ludzie się dziwią, że o Jezu, jak to, ile to kosztuje. No to tak naprawdę, jeżeli dziwić to ceną, no to zorganizuj sobie sam, nie? No dokładnie, Możesz to zrobić, ale zobaczysz też, że to wcale nie jest takie wszystko hop siup, tym bardziej jeśli chodzi o wyjazd zagraniczny, gdzie jednak
lepiej jechać ekipą, no gdzieś to się lepiej pewnie będzie finansować niż zrobić to samemu. Tak, tak, to wiesz co, to też... No i też klimat. No też pierwszy mój wyjazd na Maderę na przykład, nie? No, to też taka była nauka. Gdzieś tam wyczytałem, że można zabrać rower ze sobą do bagażu, tylko on tam się musi zmieścić ogólnie, nie? Mhm. I wagowo. No to mówię, wagowo spoko przecież, no ale nie doczytałem, jakie wymiary mają być tego pakunku, nie? No to wymiary były takie, że nie zmieściłbyś koła od roweru, nie? Już jakby kasa pobrana od uczestników, wszystko, nie? No to trzeba było to jakoś spiąć, nie? No to wysyłaliśmy po dwa rowery w jednym kartonie. No i prosił uczestników, żeby zabrali tam do minimum tych rzeczy, żeby to się jakoś spięło. Tak. No i łączy w chłopie dwa rowery, dajesz na wagę, powinny ważyć takie z 32-35 kilo, nie? A tu masz 46. I mówisz, co wy tam włożyliście? Nie, nic, tylko ubrania, nie? No jakąś tam nadpłatę zapłaciłem, to sporo lat temu, bo chyba 2013 rok. Mm-hmm. No i zalecieliśmy na miejsce, wyciągamy rowery, a tam goście w ogóle z tych kartonów, browary z Polski, flaszka wódki. Ja się za głowę... Najbardziej potrzebne rzeczy. Ja się za głowę łapę i piję i mówię, kurde, mówię, człowieku, to bym ci tutaj postawił, taniej by wyszło. To właśnie. No, proste, nie? No właśnie. No, ale to takie, wiesz, no to są takie sytuacje, ale naprawdę zdecydowanie więcej jest pozytywnych ludzi. Pozytywnych. No, bo są jakieś trudności, jakieś takie rzeczy, ale gdzie nie ma tak naprawdę, nie? Właśnie o tą pracę z ludźmi chciałem cię teraz podpytać, bo myślę, że nie każdy jest w stanie to robić. Jak myślisz, dla kogo jest ta praca z ludźmi? Kto dobrze może się zajmować właśnie tą branżą rowerową, gdzie musi ogarniać tak naprawdę, no, widzimisię, można też tak to nazwać? Bo jednak często, znaczy może nie, może to źle powiedziane często, ale każdemu z nas, kto kiedykolwiek ogarniał taki wyjazd, znajdzie się albo jakaś maruda, albo znów tak wyszukiwać problemów. Oczywiście w większości są osoby pozytywne, super się to wspomina, no ale jednak, nie? I jak myślisz, jaka osoba może sobie z tym poradzić? Musi być optymistą. Nie ma innej opcji. Mm-hmm. Takiego trochę w sobie wariata. Mm-hmm. Mega dystans do siebie. Tak. I to modne słowo, empatię musisz mieć w sobie jakby, nie? To ci jest łatwiej. To jest do tego... No, cierpliwość, nie? Cierpliwość to jest zdecydowanie. No. Pozdrawiamy Kanadyjczyków. Tak. do których trzeba... musiałem się nauczyć anielskiej cierpliwości. No ale... i to jest, to są kluczowe rzeczy, nie? Już pomijając oczywiście to jakieś doświadczenie, kondycje, takie rzeczy, jakby musisz zadbać przede wszystkim o to, żebyś ty się czuł komfortowo na wyjeździe, żebyś sam nie musiał się martwić o siebie, bo możesz się skoncentrować wtedy na grupie, nie? No tu jest kluczowa właśnie ta... To przygotowanie kondycyjne, no sprzętowe też, czy nawet taki podstawowy serwis, wymiana dętki, takie rzeczy, nie? To jest to, co ja powtarzam na szkoleniu, dlaczego też uważam, że ono jest takie wartościowe ogólnie, nie? No bo ja naprawdę 95% tego, co tam mówię, to przeżyłem na własnej skórze, nie? Tak. Bo zmieniałem dętkę pierwszy raz komuś w lesie, jak padał deszcz. Wszyscy byliśmy urąbani, brudni i trzeba było sobie poradzić. Wszyscy patrzyli, nie? Lepiej to w domu sobie przetrenować. Udało się. Ale po co ale taki stres? Ale minę pewnie miałeś profesjonalistę. Ja wszystko wiem, o co tutaj chodzi, no, co tu się dokładnie, robi. Nie? A wiesz co, ja jeszcze tu dodam jedną rzecz, bo wydaje mi się, że mi to mega pomogło, jak zacząłem pracę w 80 rowerach, że obracanie trudnych sytuacji w pozytywną, tak. W żart. Tak, w sensie, tak, że tak, 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 mieliśmy, nie wiem, no trasa, okazuje się, że mamy pełno drzew zwalonych, no to albo możesz się załamać i zacząć płakać pod tymi drzewami, albo możesz mówić do przygody, nie? Tak, no dokładnie. To jest wszystko, chodzi, jak patrzysz na daną sytuację. Poza tym to też ludzi zarażasz, nie? To i to jest z każdą sytuacją awaryjną na wyjeździe.
Będziesz miał trudności na trasie, możesz powiedzieć, że kto zaplanował taką do dupy trasę, nie? I wtedy już nastawiasz ludzi i sobie oni myślą, a okej, czyli organizator dał ciała, bo źle zaplanował, bo coś. To też jest ważne, że czasami się zdarza tak, że można mieć taką chęć zrzucenia winy na przykład na organizatora, nie? Bo go nie ma na wyjeździe. Jakby, że ja jestem czysty, ale to przecież no, oni tam dali ciała z noclegiem, miały być łóżka pojedyncze, są podwójne, nie? Tak. A na przykład wyglądała sytuacja tak, że wszystko masz dograne, potwierdzenia w mailu zapewniające, że będą łóżka pojedyncze, jedziesz na miejsce, ale zapomnieli o tym, że mieli tak przygotować pokoje i dostajesz małżeńskie pieki, nie? No, tak. No i teraz weź wytłumacz dwóm gościom 40-letnim, że mają spać razem. No właśnie. No i to jest jedna z większych trudności ogólnie w turystyce szeroko rozumianej. To, że nie wszystko jest od nas zależne, bo na każdym kroku jest, pojawia się ten aspekt ludzki i może się coś posypać. Czy to kierowca może dać ciała, czy możemy źle spakować rowery i one się zepsują, porysują, czy gość w hotelu na recepcji nie poinformował kogoś, jak mają być przygotowane pokoje, cokolwiek, nie? Tak, jest bardzo dużo czynników, które mogą zrobić tak naprawdę problem. No i musimy być wtedy elastyczni i działać na bieżąco, bo jeżeli nie masz takiego, według mnie, takiego podejścia, że okej, robię to z tym, znaczy umiem działać z tym, co mam, myślę, że będzie ci ciężko. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I najgorsze, co można zrobić, to podejść do wyjazdu jak nie jak przewodnik, taki współorganizator, tylko jak uczestnik. O, no tak. Że ja oczekuję, nie? O. Ja oczekuję, że będzie tak, tak, to, tak, to po prostu... Na gotowe to, przyjeżdżam, na gotowe, dokładnie, nie? Nie ubrudzę się, tylko ja już zrobiłem robotę, ja już jestem, powiem, po zmianie i wysyraćcie, nie? I wiesz co, ja ci powiem, że to, co ja zaobserwowałem, to, że trzeba naprawdę rozsądnie wybierać ilość wyjazdów, które można obsłużyć jako przewodnik na przykład, nie? Bo to jest na tyle intensywna praca z ludźmi, że jak będziemy to robić za często, za dużo, to już nasza jakość przewodnictwa spadnie po pierwszych dwóch, trzech, czterech wyjazdach. Może tak być, no. I myślę, no tak ogólnie mam czasami jakieś takie sygnały, no, czy nie ma sensu podawać przykładów, nie? Ale jeśli ktoś, tylko on obsługuje wyjazdy, chodzi ci o że dużo jeden przewodnik na swoją głowę bierze, tak? Tak, tak. Przewodnik czy organizator, bo są czasami tacy, co organizują, jadą sami, tylko oni to robią, nie? To jestem przekonany, że albo co drugi, albo druga połowa wyjazdów jest po prostu gorszej jakości. Okej, nie wiem, czy o tym samym myślimy, ale ja słyszałem o takich przypadkach, kiedy komuś po prostu w pewnym momencie już się nie chciało. Tak. Bo nie jest, nawet fizycznie nie jesteś po prostu w stanie. Tak, i idziesz po najmniejszej linii oporu, nie? I robisz, że tak powiem, no właśnie, po najmniejszej linii oporu. Czyli wychodzisz z założenia, tak jak uczą na kursie pilota wycieczek, nawet najgorszy wyjazd się kiedyś kończy. Tak. I ma się spiąć finansowo, dokładnie, Excel dokładnie, musi się zgadzać. No niestety tutaj, jeżeli chcemy właśnie, bo ja też chciałem tutaj zaznaczyć, że mi się bardzo podoba w twoim jakby podejściu do tego biznesu, że w pewnym momencie potrafisz jakby ten Excel jakby odłożyć na bok i powiedzieć, słuchaj, no to są takie rzeczy, których... No nie wiem, na przykład komuś coś wypadnie takiego naprawdę trudnego. W rodzinie na przykład śmierć czy coś. I wiem, że jesteś w stanie powiedzieć, no ja rozumiem, no to jest trudna sytuacja, nie wezmę od ciebie za to pieniędzy. I wydaje mi się, że to jest mega podejście, bo to też pokazuje jakby nie tylko jak masz podejście do biznesu, ale jak też człowiekiem jesteś, nie? I to jest, mi się wydaje, mega wartościowe, że można pracować w Polsce ogólnie, wiesz, z ludźmi, którzy mają właśnie trochę więcej jakby tych wartości ponad, nie? Że to nie tylko chodzi o to, żeby to się spinało. Ja wiem, że musi, no bo każdy musi coś włożyć do garka, nie? Ale jednak ale to, jest to... Wiesz co, bo to jest, Tomek, tak, jak to się mawia, karma wraca, nie? Tak. No i nawet jak są takie sytuacje, gdzie gdzieś coś ci się nie spina w tą stronę, to potem zazwyczaj są sytuacje, gdzie jest to oddawane, nie? I spina ci się dużo lepiej
na innych wyjazdach, bo tu gdzieś się pojawi nowa ekipa, więcej osób pojedzie. Tak. Tu jakiś tam się bonus trafi czy coś, nie? No i ja naprawdę mogę powiedzieć, że przez te miesiące, przez te lata ogólnie, gdzie to robię, no to nie wiem, czy było może 5 sytuacji, w których bym komuś na przykład nie zwrócił zaliczki, nie? Wiem. No bo zazwyczaj ludzie się rezygnują, no to z jakichś tam ważniejszych ogólnie powodów, nie? Mhm. Albo gdzieś ktoś je zna, jego miejsce, no bo to przecież nie o pieniądze tylko chodzi, nie? Dokładnie. Po prostu. Dokładnie. Tak dokładnie. Naprawdę, nie o to wszystko chodzi, bo dla mnie najważniejszy cel tego wszystkiego jest taki, żeby ludzie fajnie spędzili swój urlop, nie? Tak. Bo załóżmy, że ja nie jestem obowiązany umową o pracę, sztywną ilością dni wolnych. Tak. I to jest super, nie? Mhm. No ale jak założymy, że ktoś ma 25 dni urlopu w roku, tak, plus minus, nie? Mhm. No to poświęci 10 dni tego urlopu, czyli prawie połowę na wyjazd, no to zasługuje na to, żeby on był fajny, nie? Oczywiście. Nie mówiąc o tym, że poświęci na to pieniądze odłożone tą swoją ciężką pracą, no to tak naprawdę cel główny jest taki, żeby ludzie byli zadowoleni, nie? Jasne. Dlatego jest ważne, żeby był fajny przewodnik, uśmiechnięty, z pozytywną energią, fajna trasa, ładne widoczki, dobre jedzenie, fajny nocleg, nie? No i właśnie takie są wyprawy 80. Dokładnie. I tutaj zaraz pojawi się link do zapisów. Dokładnie. Ale okej, teraz chciałbym też poruszyć jeden temat, który uwielbiam poruszać. Problematyczni klienci. No. Czy są takie sytuacje, które gdzieś tam tak wspominasz jako takie przestrogi? Mógłbym to powiedzieć jako no co, jakby albo z takim skrzywym zwierciadle, że tak powiem. Wiesz, jeżeli nie chcesz, nie musisz jakby mówić o jakichś takich konkretach, no. ale jakby co cię tak naprawdę zaskoczyło, jakie rzeczy, że tak powiem, no może często się powtarzają, albo co jest w tym trudnego w tej branży ogólnie, jeśli chodzi o aspekt ludzki klientów, nie? Znaczy wiesz co, powiem tak, ogólnie naprawdę rowerzyści, to też trochę pokazała jakby pandemia, te wszystkie problemy odwoływania wyjazdów, czy tam jakieś vouchery, odzyskiwanie potem tej kasy z hoteli, od linii lotniczych, ten czas taki wydłużony, to powiem ci, że naprawdę rowerzyści są mega. Ogólnie taki, bo dla mnie turysta rowerowy, aktywny taki, on troszkę inną ma świadomość, nie? Tak. Ma, no jednak trzeba być przygotowanym do takich wyjazdów i to w takich sytuacjach kryzysowych ogólnie wychodzi. I dla mnie takie największe zaskoczenia, no to są sytuacje, w których ktoś nie doczyta, źle się spakuje, zły sprzęt zabierze, oczekuje, że śpimy w hotelach czy gwiazdkowych ze śniadaniem, a śpimy w hostelach i schroniskach. Albo wiesz, nie ma w ofercie śniadań, bo są takie miejsca, gdzie nie ma po prostu tam śniadań, a chciałbym mieć śniadanie wegańskie na przykład, nie? To są trudne. Są takie ogólnie, ja jakby nie mam nic oczywiście do takich oczekiwań, bo to one są do spełnienia, nie ma żadnego problemu, tylko po prostu nie przy każdej ofercie, nie przy każdym wyjeździe, więc to są czasami bardzo trudne rzeczy do jakby te oczekiwania do spełnienia w momencie, w którym ktoś nie doczyta programu, nie? Bo ja no co roku praktycznie starałem się podnieść jakość opisów, informacji, żeby ludzie wiedzieli, na co się zapisują. No bo to daje ci jakąś tam gwarancję, tak powiem, sukcesu. No bo czym wyjazd jest zbliżony do tego, co uczestnik przeczyta na stronie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że on będzie szczęśliwy, nie? Super, no myślę, że tak, że to jest właśnie... A z takich sytuacji najbardziej, które mi zapadły w pamięć, to z twojego wyjazdu ogólnie dookoła Tatr w wersji MTB. To był level gruby generalnie, bo ani nigdy wcześniej, ani nigdy później nie trafiła się taka sytuacja, nie? Żeby ktoś zrezygnował z wyjazdu, dlatego że były powalone drzewa i twierdził, że powinna trasa być wcześniej przejechana, sprawdzona, nie?
Tak, to było, tym bardziej, że to było chyba po pierwszym dniu odpadły trzy Trzy osoby osoby, albo tak, no. cztery, trzy. Tak. No i dla mnie to też było, To już był powiem taki ci, że policzek, nie? tak. Bo ja jakby zawsze chciałem, żeby jak najlepiej to wychodziło. I ja jakby, dla mnie to też było jakby inne spojrzenie, ponieważ ja dużo jeżdżę po górach enduro i dla nas jakby jak jest jakiś problem, w sensie jakieś powalone drzewo, to jest dla nas, no okej, okay, no jest i co z tego, nie? Tak. Przechodzimy. Tak. I dalej próbujemy jechać, a tu było takie, no szkoda, że jeszcze kruszywem. Nie, no, no dokładnie. No. I to są takie rzeczy, które gdzieś, jak sobie pomyślisz, że na przykład nie, organizujesz jakiś wyjazd w Alpy, czy tam w Beskidy, na szlaki, a na przykład parę osób gdzieś tam przez te parę lat oczekiwało, że to będą, tak jak ty mówisz, wysypane ścieżki Tak. z łukami, Piękne. Wyprofilowane i... No ale to nie chodzi o to w MTB. Ogólnie MTB jest szeroko rozumiane, nie? Tak. To może być wyrypa na maksa, gdzie 60% czasu niesiesz rower, jeśli masz na to ochotę, nie? Dokładnie. I tutaj właśnie chciałem pozdrowić Staszka, który jadąc z nami dookoła Mont Blanc, wziął ze sobą rower, właściwie chyba to był taki prawie trekkingowy i sakwy. I sakwy, dokładnie. Da się wyciągać rower na plecy po skałach z sakwami, da się. I Staszek też wtedy chyba, nie wiem, to było ile, dwa lata temu czy trzy, to już gdzieś tam około 60. Tak, dwa lata temu. No, więc tym bardziej szacunek i no mówię, takie rzeczy się zdarzają, nie? Czasem... Tak, i takie rzeczy się pamięta. Tak, i takie rzeczy się pamięta zdecydowanie. Tym bardziej, że no właśnie, też nie wiedziałeś, nie? Bo ty też do nas napisałeś dopiero po zdjęciach. Po zdjęciach, nie? Dokładnie. Jak ktoś na Facebooku napisał, że tam jest gość z sakwami, nie? Tak. Ja mówię, o nie, no tak. Ale był jeszcze, powiem ci, dobry motyw, jak nie pamiętam, który przewodnik wrócił z jakiegoś wyjazdu i mówił, że był uczestnik, który po prostu na wszystko narzekał, ale to po prostu totalnie na wszystko, nie? To może zmęczyć cholernie. To już masz dość. Ja mnie to najbardziej męczę ogólnie. Mnie najbardziej męczy, jeśli ktoś nie jest zadowolony z wyjazdu i nie ma jakby podstaw do tego, żeby był niezadowolony, nie? Tak. Bo wiadomo, zdarzają się jakieś tam fuck-upy czy coś. No, każdy jest człowiekiem, popełnia błędy. Też ważne, jak się potem zachowamy, jak z tego wyjdziemy. Tak. Ja staram się to zawsze rekompensować, nie? To zresztą myślę, że przewodnicy potwierdzą. Ogólnie jak jest coś się dzieje na wyjeździe, mamy możliwość to zrekompensować, to zawsze tą czy to kolację, czy butelkę wina, czy cokolwiek, no dobrze jest postawić, tak, nie? Tak, już tam kij o tam parę stówek czy coś, tylko no to fajnie działa też. Tak. Wiesz, najważniejsze w tym, ogólnie ale nie tylko w wyjazdach uważam, jest też posiadanie jakiejś takiej odpowiedzialności za to, co się robi i nieunikanie jej, bo zupełnie inaczej ludzie zareagują, jak masz na przykład sytuację, gdzie ją rozwiążesz, ten problem, a inaczej jak uciekasz od tego i mówisz, że to nie jest twoja wina i że to niech tak jest, nie? Tak. I tutaj była raz taka sytuacja, to taki Bartek był na wyjeździe na Borchon. Ogólnie jeździliśmy z Kołobrzegu i tam pływaliśmy katamaranem i ogólnie było tak, że przez parę lat nic się nie działo, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze było, że może przyjść taki dzień, gdzie ten katamaran nie wypłynie, bo jak są za wysokie fale, za silny wiatr, to on nie wypływa. No i przyszedł taki dzień. Mieli wypłynąć o 8 rano, a o 8 rano się dowiedzieli, że nie wypłyną. Czekamy do 12. O 12 się okazuje, że nie wypłyną w ogóle. No i teraz grupa 12 osób w Kołobrzegu. Ja jestem z dzieckiem rocznym wtedy u swoich rodziców, mam ze sobą tylko smartfona, nie? Bartek pisze, że nie wypłyną, definitywnie. No to babcia, dziadek z córką, nie? Zajmują się, a ja na telefonie. Najbliższe połączenie pewne to okazało się, że ze Świnoujścia jest o godzinie 17. Trzeba być najpóźniej 16:30. To jest sobota. Już jest koło godziny 12:13, nie? Trzeba nowe bilety załatwić. Transport tych ludzi, 12 z rowerami, z Kołobrzegu do Świnoujścia, nie? O, jest. No i sobie myślę, dobra, jak to zrobić? I dzwonię, jakiś szukam, transport, tu coś, znalazłem jakiś autobus. Gość mówi, że on nie może przewieźć, ale ma kolegę, który ma tam jakiegoś busa, dziewiątkę i przyczepę na 14 rowerów. No to mówię, dobra, to już 8 osób przewiozę. Bartek wtedy przyjechał samochodem do Kołobrzegu, no to mógł zabrać do samochodu 4 osoby. No to idealnie się to spięło, nie?
No i pojechali. W międzyczasie okazało się, że ten gość od busa i przyczepy ma znajomą, która prowadzi biuro podróży i sprzedaje bilety promowe. No i telefon do niej, ona z domu mi wystawiła bilety nowe na 12 osób. No i dojechała ekipa, była 16, nie? Czyli na styk. Mieli godzinę. Jeszcze godzinę czasu, żeby w ogóle spokojnie wsiąść. Aha. I wiesz, wszystko było ogarnięte na smartfonie, w godzinę czasu u rodziców z dzieckiem. Wiesz, i się udało. I co? I tak była jedna czy dwie osoby, która nie potrafiła tego zaakceptować, ale że jak to jest, że my zaplanowaliśmy prom z Kołobrzegu, jak była jakaś szansa, że on nie odpłynie, nie? Rozumiesz, nie popatrzyła, że kurde, goście ogarnęli w godzinę tak. Transport, nowy prom, oni w ogóle nic nie musieli do tego dopłacić, no nie? No właśnie. Po prostu i no tego jest. Nie rozumiem, nie? Tak, to jest... No, to jakby to jest sytuacje awaryjne są wpisane w turystykę aktywną, nie? Taką, nie tylko rowerową, no to jest naturalne, nie? Dokładnie. No ale już jakby, no warto docenić to, jak jest Jasne. Problem rozwiązany, kurde, Jasne. A nie? Jasne, właśnie o to chodzi. Teraz może o taki przyjemniejszy temat. Chciałem Cię zapytać o najpiękniejsze miejsce, które udało Ci się właśnie w związku z Twoją zajawką rowerową odwiedzić. Taki pierwsza moja wizja przed oczami, którą mam, to jest zjazd z Muktinath do Jomsom w Himalajach w Nepalu wieczorem. Super. Po zachodzie słońca, no. Wow. Bo jest po prostu miazga. Z takich mega turbo przygoda była na wyjeździe na Sri Lance, jak pojechałem z żoną i z córką. Miała wtedy rok i jeździliśmy z przyczepką na rowerach. Byliśmy tam 3 tygodnie, wow. To było super. Madeira, zawsze bym tam wracał jak tylko Madeira. Mogę. Tak, i też. Ogólnie jeszcze i Bali. O. Z kumplem, jak pojechaliśmy z takim Piotrkiem, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Tak, to wtedy no taki mega totalny chill out, nie? Ale Bali byłeś, nie na rowerach? Na rowerach, no. A na rowerach byłeś. Na rowerach, no. Bali jest, da się na rowerach? Da się, no, czy... mega fajnie jest. Tak? No, tam w ogóle te nie jest to wulkany i... Nie są to powiązane rzeczy, w sensie Bali, rowery, ludzie Bali kojarzą raczej z plażą i nie, no, ładnymi tymi tak, no. domeczkami, tak? Tak? Coś takiego, nie? I to wszystko się zgadza, nie? Ale jest nie, rowerowo nie. też. Znaczy, mnie się podobało, no. Super, bardzo fajnie. I tam piłem pierwszy raz w życiu kawę Kopi Luwak. Tych przetrawioną przez gryzonie, przez luwaki. Tam jak? Płaciliśmy super, mega. Kupiłem sobie do Polski wtedy 100 gramów. Czy jednak? Czy jednak no, bardzo dobre. Smaczna. Tak? Bardzo smaczna. No. Ciekawe. Tam to kosztowało 12 czy 18 zł, nie? W Polsce trzeba tak stówkę, 150 za filiwakę kawy zapłacić. Nie? No. Dokładnie. Tak jak ja byłem w Gruzji, to z przyprawami tak było, że jakieś 2-3 złote. Po prostu 100 gram jakiejś super takiej ostrej papryki, którą u nas trzeba byłoby tam z 10 razy więcej zapłacić. I z Gruzji odcinek z Mesti przez Użguli na drugą stronę przez Przełęcz Zegaro. To był kozacki też piękne widoki. Z Darkiem, jak byliśmy na rekonesansie, to był przełom maja-czerwca i był jeszcze śnieg, mega, przeprawa mega była, mega. To nie było wtedy... No i Mont Blanc w koło, kurde, no jest kozackie też, nie? Oczywiście. Wyrybka no, na maksa, no, Mont Blanc ale jest warto, no. Nie, to tam, to chyba jeden z takich bardziej wyjazdów, który mi utkwił w pamięci, ale ja bardzo lubię, tak sobie teraz jakby rekonesans robiąc tych wszystkich moich wyjazdów, to coś urzekającego było w gardzie. Ja no, po prostu było, no. bardzo, jakoś tam ten klimat tego miejsca jest no, nie do I powiem Ci, że ostatnio robiłem tutaj taką trasę niedaleko pod Krakowem, wspomniane już dolinki podkrakowskie, kozacko. Super, na jedną trasę, na jeden dzień to po prostu super. Wymiata, naprawdę wymiata. Bardzo fajnie. Powiedz mi, jak patrzysz teraz na turystykę rowerową i na trendy w turystyce rowerowej? Bo chciałem troszeczkę nawiązać do, bo wspomniałeś o Gruzji, a pamiętam, że byłeś tam na gravelu kiedyś? Nie, to w Rumunii byłem. To w Rumunii byłeś na gravelu i pewne rzeczy się podziały. Prawie przekręciłem, no. I prawie się przekręciłeś. A dlaczego pytam? Ponieważ ja patrząc tak jakby holistycznie na tą turystykę, widzę, że ostatnio gravele to jest jakiś taki turbo boom.
Jest bardzo tego dużo i wszystkie te ultramaratony potrafią w 15 minut się wyprzedać tam w ilości. Gravel coś tam, nie? Tak, wszystko jest, wiesz, 500 osób, 15 minut nie ma biletów. Tak. Dzieli inne ich dyscypliny to na spokojnie, nie? A jak ty widzisz tą turystykę? Czy to właśnie będzie bardziej w stronę właśnie tych rowerów, takiej turystyki gravelowej? Czy ty w ogóle nie kupujesz tego konceptu gravela i nie kupujesz w ogóle tego, jak, o co w tym wszystkim chodzi? I jak ty na to patrzysz? Gdzie to idzie? Jakby, tak znaczy, patrząc? To idzie ogólnie w ilość, nie? Aha. I z jednej strony dobrze, z drugiej strony dobrze jest pracować nad świadomością rowerzystów. I to w różnych aspektach. No bo to nie będzie fajne, jak to się stanie mega turbomasowe bez świadomości. Więc tutaj warto o tym gdzieś tam pomyśleć, nie? A o jakiej świadomości mówisz? No raz choćby nawet właśnie dobór sprzętu, przygotowanie kondycyjne, zaplanowanie sobie trasy, poczytanie o tym, gdzie jedziemy, co tam może nas spotkać, jak się przygotować do wyjazdu sprzętowo, kondycyjnie, informacyjnie, logistycznie. To wszystko są tworzone, wiesz, miejscówki do jazdy enduro, do MTB, są tworzone trasy dla osób początkujących, dla rodzin, wyłączone z ruchu w miarę po płaskim. To wszystko zaczyna być bardziej dostępne. Ludzie odkryli rower na nowo przez ostatnie dwa lata. Jest mega boom na gravelek, ciężko jest go kupić w tym roku. Ogólnie tam wiadomo jest, jaka sytuacja z rowerami, ale od dwóch lat, minimum dwóch, trzech lat te gravele ogólnie idą w górę, jest, no nie? Jest. To samo jest z elektrykami. Elektryki też dają możliwość uprawiania turystyki rowerowej szerszej grupie osób niż bez wspomagania elektrycznego, co jest super, ale tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to było tak jak z chodzeniem po Tatrach, gdzie ludzie chodzą w klapkach i nie mają pojęcia, że można w górach zginąć na przykład, nie? No albo że jak zajdzie słońce, to jest ciemno i trzeba mieć latarkę. I to jest, choćby nawet znajomość, wiesz, przepisów prawa ruchu drogowego, nie? Ktoś wsiada na rower, dobrze byłoby sobie to odświeżyć, nie? Tak. Widzisz super drogę dla rowerów, czy tam pas ruchu dla rowerów, świeżutką, to są dosłownie, Tomek, świeżo ostatnio jechałem samochodem, świeżutka, idealna, równiutka, ale nie, no dwóch gości będzie jechało między samochodami, nie? No to po co były masy krytyczne, po co było to całe halo, że chcemy mieć infrastrukturę, chcemy po niej jeździć, jak się z tego nie korzysta, nie? No właśnie. I to chodzi o to, żeby być na rowerze takim, kurde, czujnym, obserwować, patrzeć, są znaki, nie ma znaków. Wiesz, mogę sobie jechać tu, tędy, popatrzeć na mapę, przygotować wcześniej trasę i wtedy się lepiej jeździ, nie? Tak, tym bardziej, że na koniec właśnie chodzi o to, żeby ci wszyscy zmotoryzowani nie narzekali na nas, a my nie narzekali na nich, nie. I żebyśmy się jakoś w tym ekosystemie odnaleźli i wspólnie jakby dobrze czuli, gdzie nie boisz się o to, że ktoś ci tam wjedzie w przysłowiowy tyłek. Tak. A on znów wie, że ty nie odwalisz jakiejś maniany i nie zrobisz czegoś głupiego. Dokładnie. Więc wiadomo, że kierowcy trafimy na takiego bez sensu, nie? Nie chcę mówić, że buca, bo to bez sensu, nie o to chodzi, tak. Bo ktoś może być zdenerwowany, ale no my też mamy za kołnierza, nie? Tak, właśnie o to chodzi. Ja sam to widzę po sobie, nie? Każdy... Nie, że mijanie, kurde, czerwone światło, tu pyk na chodnik, przez pasy, między ludźmi, lecę dalej, nie? No to, kurde. No fajnie poczuć prędkość, ale jednak, wiesz, jak ci wyleci dziecko czy coś, to już zaczyna być to mega problematyczne. Dokładnie, zwłaszcza, że wiesz, mamy przejazdy dla rowerzystów, swoje światło, oświetlenie, zwłaszcza tam gdzieś w miastach, to wszystko się rozwija. Po prostu, żebyśmy umieli z tego korzystać rozsądnie i używali rozumu. No. Tak, dokładnie. Dobrze, Marcinie, słuchaj, bo byśmy mogli tak w sumie w nieskończoność, a chciałem jakby powoli podsumować to wszystko i zapytać cię o jedną rzecz. Jakbyś miał taką jedną złotą radę, ja wiem, że to jest ciężko wyłuskać, ale taką jedną złotą radę dla osób, które chcą, może w jakiś sposób zaczynają, może już są w temacie, ale taką jedną radę dla rowerzystów, dla osób, które może chcą zacząć albo już chcą się rozwijać. Co by to było? Jak myślisz? No, żeby robili to dla siebie, nie?
do W sensie nie, że jest moda, kupię gravela, bo jest moda, nie? Przejedź się, spróbuj, zobacz, czy ci to pasuje, czy nie. Pojedź tam, gdzie ci się podoba, a nie tam, gdzie jadą znajomi, albo nie tam, gdzie wszyscy jeżdżą, bo to też nie o to chodzi, nie? Tak, myślę, że wszyscy to muszą, kurde, ładować, nie wiem, Velo Dunajec, Wiślankę, Wisłaną trasę rowerową, tak. czy Green Velo, nie? Dokładnie. I to jest to, no żeby nie iść tak za tłumem, nie? Bo ja nie rozumiem na przykład ludzi, którzy w długi weekend jakikolwiek jadą do Zakopanego i są zdziwieni, że stoją w korku i że jest tam dużo ludzi, nie? No, skąd ja to znam? I to samo jest z rowerami, nie? Jak nie wiem, ktoś pojedzie na trasę wzdłuż Bałtyku w sezonie, no to niech nie jest zdziwiony, że tam będzie problem z noclegiem, będzie mnóstwo pieszych, dużo rowerzystów. I ktoś ci policzy za gofry trzy dychy, nie? No na przykład, nie? Czy tam, czy będziesz czekał w kolejce godzinę, aż zjesz, nie? No tak. No tak. I to chodzi o tą świadomość, żebyśmy sobie poczytali wcześniej, poplanowali takie rzeczy i nie szli za taką masą, nie? Tak. Odkryli jakieś takie swoje fajne miejsca, które może właśnie mniej osób zna, ale jakby dotrzeć do nich to jest taki, wydaje mi się, coś fajnego, coś innego. Tak, tak. Ja się tam, wiesz, poniekąd cieszę, że ludzie tak w dużej ilości jeżdżą właśnie na te główne trasy. No bo jak wyskoczysz na boczną, to jest fajnie, nie? I właśnie tym optymistycznym akcentem będziemy powoli zmierzać do końca. Bardzo dziękuję, za również. Ten super, super merytoryczny wykład. A teraz czas na małe fanty. Bo mam tutaj błotniczki, które właściwie sam robię, ale też jest jakby taki sponsor naszego programu, więc tu mam taki dla ciebie w kolorze niebieskim. Super. Ponieważ robisz, wiem, że lubisz cieszyć się jazdą, dokładnie. Więc Enjoy the Ride masz pod siodełko. Ekstra. I masz jeszcze pod podkowę zielony, no. Więc będziesz, bo chyba takie kolory. Takie kolory. Takie kolory, nie? Roweru. Właśnie dokładnie. Tak myślałem, że trafię. Super. Mam nadzieję, że ci się będzie sprawował i trochę ochroni. Ochroni cię przed jakimś błotem i takimi tematami, więc dokładnie. Polecam. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy was serdecznie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Czołem. A mega. I subskrybujcie i dzwoneczek. Zdecydowanie dzwoneczek subskrybujemy dzwoneczek, i komentujemy. Bo bez tego, i taktyczny komentarz pod spodem, bo żeby były zasięgi. Dokładnie. Dzięki, pozdrawiamy, cześć.